16 lipca w Marianowie w gminie Głowaczów odbył się festyn rodzinny połączony z otwarciem świetlicy wiejskiej z placem zabaw. Wójt gminy Głowaczów Hubert Czubaj w swoim wystąpieniu podkreślił, że inwestycje udało się zrealizować dzięki radnemu Sejmiku Województwa Mazowieckiego Leszkowi Przybytniakowi, radnym Rady Gminy Głowaczów i pracownikom gminy Głowaczów, dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu Andrzejowi Łuczyckiemu, prezes Stowarzyszenia LGD Puszcza Kozienicka Irenie Bielawskiej, prezes Stowarzyszenia Wesołe Słoneczka Agnieszce Sygockiej oraz sołtys wsi Marianów Małgorzacie Nowakowskiej. Myślę, że Marianów jest dziś najważniejszą miejscowością na mapie gminy Głowaczów. Ten dzień na długo zapiszemy w pamięci, ponieważ to, co do niedawna wydawało się odległe, a dla niedowiarków wręcz nierealne, dziś staje się rzeczywistością. Cieszy nas fakt, że mamy ten lokal, ponieważ wreszcie będziemy mogli u siebie zorganizować kursy, warsztaty, szkolenia, bądź też imprezy okolicznościowe. Nasza świetlica to obiekt z dużą salą, bogatą, pięknie wyposażoną kuchnią, zapleczem, a także toaletami przystosowanymi dla osób niepełnosprawnych. Jest to miejsce przyjazne wszystkim i spełnienie naszych marzeń. Dzisiaj na ręce naszego pana wójta składam ogromne podziękowanie za zrozumienie naszych potrzeb i wyjściu im naprzeciw. Dziękuję za siłę, za determinację, za dotrzymane słowo, no i za cierpliwość, zwłaszcza do nas, panie wójcie, upartych kobiet z Marianowa. Największą grupą ludzi, którzy przyczynili się do powstania tej inwestycji, to są sami mieszkańcy Marianowa. Poprzez zawiązanie koła gospodyń wiejskich, poprzez wspaniałą promocję właśnie gminy tej miejscowości, udowodnili i wywierali pozytywną presję na nas, abyśmy dołożyli wszelkich starań i nie tylko dotrzymali słowa, ale również docenili waszą pracę. Gratuluję wszystkim, którzy będą korzystać z tego miejsca. Gratuluję pani sołtys, gratuluję koło gospodyń wiejskich, gratuluję dzieciakom, że będzie to miejsce do zabawy. Rzeczywiście jest miejsce piękne wśród roślinności, wśród lasu. Byłem przy narodzinach, cieszę się, że dzisiaj możemy być po prostu tu na chrzcinach, czyli po prostu na otwarciu tego wspaniałego obiektu. I mam nadzieję, że nie będziecie siedziały tylko w tym budynku, ale od czasu do czasu dookoła pobiegacie z tymi kijkami. Także życzę miłych chwil spędzonych z kijkami, jak również tutaj mały gadżecik po prostu z powiatu. Gdy zacząłem pracę tutaj w gminie Głowaczów jako sekretarz, jak pani sołtys ładnie to ujęła, uparte kobiety przyszły tutaj do mnie i do pana wójta. No, użyję eufeminizmu, molestowały nas o to, aby tą świetlicę wybudować. Gratuluję panu wójtowi, który, gdy się przyjść do jakiegoś tematu, to go nie odpuszcza. Inspiruje innych do tego, aby realizować te zamierzenia. Panie wójcie, to dzięki tobie mamy to wszystko. Marianów nigdy ci tego nie zapomni. Dziękujemy radnym za jednogłośne przegłosowywanie uchwał, mieszkańcom Marianowa oraz kołu gospodyń wiejskich Marianianki za wkład pracy, za dobre słowa, za wszelką otrzymaną pomoc. Szanowni państwo, chciałabym bardzo prosić, żeby to miejsce, ta świetlica było zawsze miejscem, które was łączy, a nie dzieli. Żeby to było miejsce, które jest miejscem integracji lokalnej społeczności. I cieszę się, że te środki unijne, które między innymi też są pozyskiwane z funduszy europejskich za pośrednictwem lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka, naprawdę zmieniają obszary wiejskie. Chcę podziękować panu marszałkowi województwa mazowieckiego oraz radnym sejmiku za wsparcie finansowe budowy naszej świetlicy. I dzisiejszy festyn jest współfinansowany ze środków naszego województwa. Podczas budowy i marzeń o tej świetlicy byliście razem, tworzyliście ją, powstawały i kreowały się nowe relacje.
i życzę Wam, żeby te relacje utrzymywały się jak najdłużej, bo miejsce jest ważne, ale najważniejsi są w nim ludzie. Uroczystego poświęcenia placówki dokonał proboszcz parafii w Cecylówce Brzuskiej, ksiądz Dariusz Szlachcic. Chrystus narodził się z Maryi Dziewicy i zamieszkał wśród nas. Zanieśmy do Niego naszą gorącą modlitwę, aby raczył wejść pod ten dach świetlicy i swoją obecnością pobłogosławił tę świetlicę. No to co? No i ta świetlica będzie otwarta! Po części oficjalnej odbyły się występy artystyczne w wykonaniu zespołów z powiatu kozieńskiego oraz dzieci i młodzieży z gminy Głowaczów. Proszę Państwa, zapraszam teraz koło gospodyń wiejskich Marianianki, które zaprezentują sketch pod tytułem Wizyta Teściowej. Witam, witam Was. Przeszłyśmy na kawkę, możemy? Zapraszam, siadajcie. Co prawda mam trochę taki mały bajzer, no ale wieta, no tam. Ale mnie pogięło. Ja w życiu bardziej chory nie byłem. Jak weszło, tak wyjść. Dobra, siadajcie, pijcie kawkę, bo mój mąż jak zwykle musi trochę se pomarudzić. Człowiek chory, a ona se koleżanki zaprosiła. Zobacz, ile mam temperatury. No Stefan, ja myślę, że karetka to musi na sygnale przyjechać. 36,7, ty uważaj, żeby ci pachy nie poparzyło. Ty patrz na ten moment, nie słuchaj to, co w radiu mówią. A, pewnie. Dzień dobry, dzieci, witajcie, witajcie. Ojejko, Stefan, jaki ty rozpalony jesteś. Troszkę się mamusia z tym chłopakiem pospieszyła. A po co mama tego wieńca przywiozła? Na pogrzeb idę. Czyj? Koleżanka dziś trzeciego męża chowa. Kurczę, trochę jej zazdroszczę. Dopóki chodził, używał, tańczył, to żył. Jak opadł, to już nie wstał. Boże, Stefan, nie widziałam ciebie dawno, ale ty normalnie jesteś tak rozpalony, aż czerwony. Ela... My to tak, mamusiu? Obydwie to jako najlepsze przyjaciółki jesteśmy. Ta? Zapytam cię wprost, jak tam u was te sprawy łóżkowe? Mamusiu, ale o czym mama pyta? No, seks! A to trzeba u źródełka zapytać. Chociaż ostatnio coraz rzadziej wybija. Jak Stefan nie chce, nie może. Musisz go z powrotem sobie rozkazać. Nie wiem, czy do rady. Dasz radę, tylko pamiętaj, zanim go wpuścisz do ogrodu, to patrz, by ci za szybko jabłek nie wyszło. Słyszałaś, Ela? Słyszałaś?
Tylko jak za rzadko będziesz do tego ogrodu zaglądał, to ci się inne roboki do tych jabłek dobiorą. To se nogi wybiałkujesz, to cię za żaden robak nie weźmie. Się sadownik znalazł. Nie kłóćcie się. Na każdą chorobę jest najlepsza prokreacja. Ta koleżanka, co dziś męża chowa, jutro cywilny bierze. Ja drugim jestem. To niech mama wieniec łapie. Zobacz, chłopie, jak ty wyglądasz. Żadnego pożytku z ciebie nie ma. Ja przy tobie czuję się jak wygasający piec, do którego już dawno nikt węgla nie podrzucił. Piec gaśnie. To se dolne drzwiczki otwórz, to cukru złapiesz.